Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny najwątły odcinek z symulatora AMSI 2. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj pojedziemy sobie z Kanią Citywide w wersji 12-metrowej. Autobus w malowaniu warszawskim jest. Jest oczywiście gazowy tym razem. Trzeba trochę inaczej. Dobrze. Zostały nam 4 minuty do odjazdu, więc uruchamiamy komputery. Bardzo fajnie podoba mi się uruchamianie tego modelu. Mamy załączone tu światełka dla pasażerów. Tak, aby przy wsiadaniu się paliły te lampeczki, to już to wszystko ładnie załączyłem. Dobrze, wpiszmy tu kod do logowania i uruchommy zapłon, tak aby się inspekcja zrobiła. No, brak aktywnych ostrzeżeń. I uruchamiamy sobie w takim momencie silnik. Bardzo fajny odgłos to ma. Podoba mi się. No jako iż nastał wieczór, jest godzina 19:58, także... I 22:22 czasu realnego. Dobrze, 3,5 minuty do odjazdu. Włączmy sobie światełka. Jedyne co mi się nie podoba przy tych światłach, że nie idzie ich normalnie kliknąć myszką. Chyba skorzystaj ze skrótu klawiszowego. O, i pięknie światełka się świecą. Moje włączone oświetlenie, gdy przednie drzwi są otwarte. I załączmy sobie światełka. Niestety oświetlenie w autobusie musi być pełne, bo jeżeli sobie ustawimy na ten mniejszy tryb, to pasażerowie będą nam narzekać. To się nie tak coś świeci. Pozdro one Białowskiego. Również pozdrawiam Białowskiego. Panie Kofu i pana również. Widziałem, że pan właśnie CSA uruchomił. Dobrze. A my włączę swoje wiek wsteczny. I cofamy się pomału. Witam serdecznie, panie Futbolinio. Pozdro od Białowskiego. A również pozdrawiam serdecznie pana Białowskiego. Widzę, że tu jakiś może i mały rajdzik. Tylko od znajomych mi coś osób z tego mojego kanału. Więc myślę, że to jest coś udawanego, ale... No dobrze. Może to mi się tylko tak wydaje. I również oczywiście pozdrawiam. Dobra, dobrze to wpisałem, dobrze. Jednak co moja pamięć nie myli, to mnie. Wyrobimy się tutaj, oczywiście, że na chodnik jedziemy, bo jak żeby inaczej. O, to było wiadome. Dobra, włączę sobie jeszcze podpowiedzi odnośnie trasy. Które przepraszam za wszystkie dźwięki wydobywające się z mojej kierownicy. Dobra, otwórzmy drzwi dla pasażerów. Wyłączmy chwilowo silnik. A już pogody na dworze jest 8 stopni. Dobrze.
Niech będzie. Witam pana Nightbota, również na kanale. Dobrze, minuta do odjazdu. Nie będziemy może przyspieszać, bo nie ma to sensu. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna i nie przegłusza. Możecie, drodzy państwo, napisać na czacie, czy jest wszystko w porządku. Dobrze, pół minuty do odjazdu. Silnik uruchamiamy. Czekamy na ostatnich pasażerów, jeśli tacy by chcieli się pojawić. Witam serdecznie, panie Piotrek. Jedź tym busem szybciej, nie? No trzeba czekać na panowy odjazd. Na przystanku początkowym. Dobra. No to jedziemy. Nächste Haltestelle, Lemmental Altenborn, Stadtpark. Takim sposobem pierwszy przystanek już za nami. Ja nadal mówię, autobusik jako skrzanie jest bardzo przyjemny. Tutaj jest 80 według przepisów wszelkich. No i ktoś chce bilet kupić. Jeszcze lepiej. Dobra, bo tu 80 jest, trzeba cisnąć. Jeszcze nie. No mnie nie, na dobrym pasie jest. Ważne, żeby prosto pojechać. Na bus pasa sobie potem zjedziemy. Dobra, hamulec przystankowy zaciągnięty. Mogę nawet tak dalej podjeżdżać, bo oni takimi wyprzednimi drzwiami nie wsiadają.
No nie, mamy na 458, mamy jechać prosto. Mi się te linie mylą, ja już na 457 się za dużo najeździłem. O, a to za to, co się wydarzyło. To jest ciekawym elementem. O, teraz się zrobiło dobrze, całe szczęście. Nigdy mi się coś takiego nie wydarzyło, nie wiem, jakieś nowości. Witam serdecznie, panie Michale Jankowski, witam serdecznie. Witam serdecznie panie Luke 1234. To to za Solaris, to nie jest Solaris, to jest Scania. Scania City White. Oczywiście na wszystkich nowych osób na kanale pragnę poinformować, że jest to multistream. Możliwość oglądania jest na platformie YouTube i na platformie Twitch. Do wyboru na koloru. Lepsze od Solarisa? Można tak powiedzieć w sumie. O wiele lepiej mi się nią jeździ. Na tej jedynce strasznie szarpie i właśnie to jest jedyny chyba minus. Jakby nie wiem, nie mógł znaleźć lepszego biegu, tylko nagle wzruszanie się jakoś ostro na tą jedynkę przełączy. A zaraz zobaczycie, drodzy. O, widzicie? O, tak jest jakoś dziwnie, że... Mam wymiar sobie zainstalować tę gierkę na Inkarusa Przekuba. No, powiem panu, panie Luke, że... Inkarusem Przekubowym też się tutaj ciekawie jeździ. Fajnie jest odzorowane to, że sprzęt by się ślizga. Tak, mam Solarisa Przekubowego. Nawet chyba kiedyś był odcinek z Solarisem, a tym Icarusem przegubowym. No to już stare odcinki by były. A niestety, panie Luke, nie jestem w stanie teraz tego zrobić, żeby panu pokazać. No aktualnie jadę na linii, a na linii sobie nie można wczytać innego autobusu, niestety. Chyba, żeby ewentualnie trasę powrotną zrobić Inkarusem przegubowym. To też nie jest zły plan. Wygląda na dużo bardziej realistyczną od ETS. W sumie gram w ETS-a, jedna i drugie jest realistyczne. To znaczy, ta gra się lubi bardziej przycinać, mieć problemy ze sobą, a i takie inne elementy, które można w tym napotkać, no w ETS-ie zazwyczaj nie ma takich przykrych rzeczy, że jest problem z czymś, albo coś nie chce działać.
No i no ogólnie, no grafika jest o wiele lepsza w EDS-ie. Znaczy fizyka jest i w jednym i w drugim wydaje mi się być realna. Wiadomo, no odczucia z prawdziwego pojazdu, a odczucia z symulatora to zupełnie są inne rzeczy. Jedno i drugie jest realne. No w Eurotrucku, no jedyne to, że zazwyczaj się jeździ po autostradach. I nie ma takich właśnie elementów ze stroju miejskiego, takiego, że się jedzie po mieście. Tamte miasta są zazwyczaj takie malutkie. Nie są odwzorowane dość szczegółowo jak te funkcje. Aha, przymierza się pan do niej? No warto, naprawdę. Tam, że przyspieszmy sobie trochę czas. Byliśmy 2 minuty przed czasem, więc sobie tu postaliśmy po prostu 2 minuty. Ja przyspieszyłem czas. Sterowanie tutaj jest pełne? To zależy, czy dla osób, które grają na klawiaturze, czy dla osób, które grają na kierownicy. Na pewno jest fajne to, że sobie można tu poklikać. Te wszystkie knefle, czy tam klawisze, jak to. A funkcje na kierownicy się bardzo fajnie. To z tym się muszę zgodzić. Oprócz tego, że są tutaj czasami dziwne kolizje. To jest coś, co można spotkać w funkcji z niewiadomych przyczyn na właśnie mapach grywanych dodatkowych, albo nawet i tych oryginalnych. DLC też mi się oczywiście zdarzało. Że nagle gdzieś jest ściana, albo nie wiem, się podjeżdża do krawężnika, to tak jakby się na przykład rysowało lusterkiem po ścianie. Chociaż jest to tylko krawężnik. Tak przykładowo mówiąc. Różne dziwne rzeczy czasami się dzieją w funkcji. Zresztą jest to u mnie nawet na odcinkach niektórych, na przykład skaczące autobusy FOMI. To jest fajne. Autobus potrafi podskakiwać niewiadomych przyczyn oczywiście. Normalnie jadę tutaj tak lekko i pomału przyspieszając. Ten autobus ma naprawdę dobry silnik, jeśli chodzi o przyspieszanie. Jakbym tak i znowu pedał do końca, to w chwilę byśmy się tutaj rozpędzili do dużych prędkości. A co tutaj się dzieje? Coś niedobrego. No widzę, że to jakieś przeciążenia, enkodowania, coś tutaj. No, już się naprawiło. No i się nie naprawiło jednak. Dobra, miejmy nadzieję, że już coś z tego się nie będzie działo, jak to zmienia priorytet dla OBS-a. Znaczy każdy odon ma swoją własną wagę obsługi działające przełączniki, włączniki, interaktywne korki i tym podobne, a w ETS wszystko jest na jedno kopyto. A z tym to akurat się zgadza. Tego mi brakuje na przykład w Eurotrucku. Właśnie, żeby sobie móc manualnie na przykład, nie wiem, silnik uruchomić czy coś, czy nie wiem, na przykład. Nawet by dodali
coś takiego w Eurotracku jak tachograf. I to realny tachograf, a nie, że nie wiem. Jak czas pracy kierowcy mija, to nagle się pojawia komunikat, że się zasypia. Albo nie wiem, albo przed końcem czasu pracy kierowcy jest nagle, nie wiem, ziewanie. Jakby nie wiem, jakby ten czas pracy oznaczał, nie wiem, że kierowca się staje zmęczony. Bo nie wiem, bo zostaje mu 2 godziny czasu pracy, to jest zmęczony po prostu. A jak już przekroczy czas pracy, to już od razu zasypia, to już spać idzie. No miał on mi wprowadzić realny tachograf i realne na przykład jego funkcjonowanie. To by mi się bardzo na przykład podobało. Jest coś, czego mi w Eurotracku brakuje. Nie muszę się niestety z panem zgodzić, panie Luke, żaden nie ma. Nawet żadne z modyfikacji znikąd nie mają teraz do tego kokpitu. No cóż, może kiedyś to dodadą, ja to. Nie, to skrania mi się bardzo podoba, bo ona fajnie przyspiesza. Nawet sporo tych pasażerów tu jeździ o tej godzinie. Jak tyle lat nie dodali, to już tego nie zrobię. No chyba, że nie wiem, Eurotrack Simulator 3 na przykład wyjdzie. Może wtedy dodadzą. Eurotrack nie jest symulatorem, jak to nie jest. Nawet w nazwie ma, że jest symulator. No chyba, że pana znaje. A to już brzmi o tej rzeczy. Nie, no ja na przykład już teraz symulatory bym sobie nie wyobrażał na przykład grać, że nie wiem, myszką na przykład musiał coś, na przykład kamerę sobie zmieniać, nie wiem, jakoś już. Tak samo jak w ETS-ie, czy tutaj w Onsi, to nie wiem, jakbym miał myszką nadać i zmieniać kamerę, to już by za nie. Bym chyba w ogóle w symulatory nie grał. No, a oni jeszcze wysiadają, ja. $3.10 leci normalnie. Co im się dzieje, że nie chcą wysiąść? Weź to. Dobra. I czerwone.
Nie wiem, czemu mi się ta mapa Lementa tak bardzo podoba. Jakoś miło mi się po niej jeździć. To to za mapa Lemental V3. Panie Luke. Nie ma tego w tytule, bo odsunąłem to na rzecz ważniejszych informacji. Na temat no przygląda, czego dzisiaj jest ta transmisja. O, panie Luke, u mnie to na kanale bardzo dużo rzeczy można znaleźć. Od ETS-a, ATS-a, po symulatory kolei, symulatory lotnictwa. Moja największa pasja jako lotnictwo, to wiadomo, że symulatory lotnictwa też muszą mieć na kanale. Ale no niestety jakieś nagrywanie ich nie idzie, dlatego no bo to jest, żeby wydać grać w te symulatory lotnicze, to trzeba mieć komputer rodem z NASA. No ja niestety na średnich ustawieniach w symulatorach lotniczych mam je po 30 klatek, a jak włączę nagrywanie, to już zupełnie lecą w dół i no dlatego niestety nie ma odcinków i raczej się nie będą pojawiały transmisje z symulatorów lotniczych. No chyba, że kiedyś będę miał nowy komputer i nie wiem, albo coś modernizuję. Ale raczej na razie tego nie planuję, bo na sobie inne ważne wydatki aktualne. No zamykaj te drzwi, bo coś tu się popsuło. No to żeby grać z symulatory kolei, tak właściwie to trzeba to lubić, bo no niestety zrozumieć wszystkie elementy, które są na kokpicie. Czasami, żeby uruchomić lokomotywę, jest ciężko. A już o lotniczych to wspominając. Interesuje pana symulator Strain Driver 2. Ja już się wypowiadałem, ja już tego symulatora nie będę nagrywał. Odpowiedź moja jest w znaczeniu. Jest to również wytłumaczone na kanale. Jaki jest tego powód? Teraz jak wyjdzie SimRail, to będę miał zamiar się nim zająć. I robić to samo, co robię w Driverze. No niestety zostałem oskarżony o multikontach, których nie miałem. Niestety próba wytłumaczenia się zakończyła się tym, że system oczywiście się nie myli. No, no i cóż, ja mogę na to poradzić. System się nie myli, to się nie myli. Ten wygląda interesująco. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało z optymalizacją.
No widzi pan, na razie Sim Railem dziecko. Pomijając to, że jeszcze no na razie nie wyszedł. To miałem zamiar zabrać cel do Nate'ów, żeby od razu, jak wyjdzie symulator, można by może zakupić i zagrać. Ale no na razie cel jest nawet 10%, nie? O czym tu mówić? Chyba ludzie nie chcą, aby odcinki z Sim Rail. Z tego wynika. Nächste Haltestelle, Fürthof. Ile dałam sobie z mapek? Bardzo dużo. Bardzo dużo. On z map jest. No to właściwie nie idzie tego zliczyć, cały forum jest mapami realnymi, półrealnymi, fikcyjnymi. Jest bardzo dużo tego i myślę, że każdy sobie znajdzie coś, co będzie lubił. Jest Szczecin, jest Poznań, Warszawa, też widziałem różne linie, że są z Warszawy. Dużo przeróżnych map jest. Dobrze, drodzy państwo, jako że zbliżamy się do przystanku końcowego, to wy jeszcze, drodzy państwo, jakim autobusem chcemy się przemieszczać na następnej trasie. Może być MAS. MAS może być w Solarisach, nie coś ostatnio się zepsuło. Ale może być MAS, może być MAM. Igarus przegubowy, mówi pan. No na przykład, to będzie Igarus przegubowy. Widzę, że nikt inny nic nie wybiera. Może dlatego, że jest pan aktualnie chyba jedyną osobą, która tę transmisję ogląda. I koniec trasy. Dobrze, więc ten autobusik sobie już wygasimy. Dobrze. No idziemy na Icarus w takim razie.